Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to, że jesteśmy tutaj regularnie przy okazji kolejnych odsłon tej nowej legendy Wałbrzycha, nie jest przypadkowe. To, że Jerzy Mazur ma pasję, którą zaraził ogromną liczbę mieszkańców Wałbrzycha, ale też fanów sportu motorowego, to jest jedno, ale miejsce to jest dla nas również szczególne, dlatego że buduje tą charakterystyczną dla Wałbrzycha pasję w różnych dziedzinach życia. Bo to, że jest tutaj Muzeum Techniki Górniczej, to, że jest na fundamentach byłej kopalni stworzone nowe muzeum, nowy element tej różnorodności Wałbrzycha motoryzacyjnej tym razem, to jest właśnie zasługa tej charakterystycznej dla naszego miasta, właściwie dla naszej wałbrzyskiej wspólnoty pasji we wszystkim, co robimy. Dzięki temu od kilku lat powstało na mapie atrakcyjnych miejsc na Dolnym Śląsku i Wałbrzychu nowe miejsce. To właśnie Muzeum Techniki, ale również Muzeum Motoryzacji, ale również miejsce związane z legendą i z życiem, z historią Artona Senny. To nie jest przypadkowe, że właśnie tu w Wałbrzychu jest tak żywy od wielu lat sport motorowy, bo to jest sport ludzi z pasją, sport ludzi, którzy podejmują wyzwania, czasami ryzyka, ale to jest sport ludzi nietuzinkowych. I taki jest Wałbrzych, który po kilkuset latach ciężkiej, morderczej pracy, niezwykle ważnej dla tego regionu, dla Europy, a później dla Polski, pracy górniczej, musiał znaleźć i znajduje nowy pomysł na siebie, nową tożsamość. I na pewno tą tożsamością, nowym pomysłem są ludzie, którzy realizują swoje niezwykłe pasje, stąd w Wałbrzychu tylu ciekawych, pełnych właśnie takiego zacięcia życiowego, pasji ludzi, którzy realizują rozmaite swoje idee, swoje pomysły, swoje pasje. Witam wszystkich bardzo serdecznie 1 maja. Może zacznę od tego, że to jest święto pracy i ta praca powinna być dla każdego człowieka na całym świecie i w każdej tej pracy powinna być radość i owoce tej pracy powinny być też przekazywane na ile kto może tym, zwłaszcza najbardziej potrzebującym, a zwłaszcza dzieciom. I takim człowiekiem był Ayrton Senna, gdzie nie tylko przekazywał w latach 90. gigantyczne pieniądze, ale robił to jako jedyny chyba, o którym słyszałem, a mam trochę lat, który robił to w większości anonimowo, czyli bezpamiętnie. Wiemy, że wiele ludzi przekazuje i chwała im za to i podziękowanie, ale ten robił to w szczególny sposób. I dlatego, tak jak wszyscy pytają mnie, że ta ulica 12 lat temu była jeszcze nie ulicą państwową czy miejską, to stwierdzali, zwłaszcza koledzy z motorsportu, a bo ty jeździłeś ogółą, albo że w rajdach, albo w Dakarze. Ja mówię, nie, to jest to, co powiedziałem zresztą na przemieszczonego pomnika na żywo w Polsacie, w Turbo, że żeby ten świat istniał, to takich ludzi musi być więcej. I zobaczcie Państwo, co dzisiaj się dzieje na świecie, co się dzieje u naszych sąsiadów, gdzie wywożone są dzieci, gdzie są mordowane te dzieci. Nie będę mówił o tym bestialstwie, czy barbarzyńskie, czy ludobójstwie, ale póki jestem i coś robię, to cały czas jakby podkreślam, a każdy z nas ma osoby bliskie, ma dzieci, ma wnuki, żeby ten świat istniał, to takich ludzi musi być więcej. Oczywiście można by dużo mówić i dawać przykłady i to, czy cytować rzeczy związane z Artonem Senną, a konkretnie z jego wrażliwością i dobrością,
każdym kierunku, oczywiście jeżeli chodzi o motorsport, to jest podwórką koneserów, o którym usłyszycie Państwo o wiele, o Formule 1, bo tak jak pan Mikołaj Sokół uczestniczył ponad 200 Grand Prix, komentował to jeszcze w postaci, ja też miałem parę razy okazję też tam być. No i nasz tutaj Wojciech Szajnik, który również w Eleven Sports komentuje do dzisiaj, Robert Smoczyński, też pan o tych jego osiągnięciach sportowych powie. Także, drodzy Państwo, pozwoliłem sobie na tą taką, na takie przypomnienie i będę to powtarzał jak mantrę, że nie można być obojętnym. Ludzi dobrych trzeba dawać im możliwości, żeby to dobro tworzyli i żeby ten świat, jeszcze raz powtórzę to, żeby istniał, to takich ludzi musi być coraz więcej. I chciałbym jeszcze raz jakby podkreślić, miło, że pan prezydent, ludzie, którzy spali, tak człowiek, gdyby nie spali, to i tak ten pomnik by powstał w tej jakości, w takim wydaniu, ponieważ już wiecie, dlaczego on powstał, gdy miał sam to stworzyć, w sensie już takim materialnym, to tak bym to, zresztą to wszyscy wiedzą, ale chciałem też dać możliwość, żeby nie był sam, albo inaczej, żeby wszyscy, którzy się do tego dołożyli, a byli tacy, gdzie nawet jedną złotówkę, i jest to też pisane przy księdze pamiątkowej, ci najbardziej o wielkim sercu są na stałe wpisani, natomiast w księdze pamiątkowej przed księgą jest zachorowana nawet ta darczyńca, który przekazał nawet jedną złotówkę. Także dziękuję bardzo, że za to wsparcie i za to, że ten pomnik, powiedzmy, powstał, że tak jak ambasador Brazylii powiedział, że jest trzy, bo jest cztery te pomniki na świecie, ale żaden ten pomnik na São Paulo, tam gdzie ludzie nawet odbierali sobie życie, jak się dowiedzieli, że ich nadzieja nie na lepszy byt, bo na pogrzebie stali ludzie najlepszych czy najdroższych jedwabiach, albo stali ludzie na posagach. Ale to nie świadczyło o tym, żeby ci ludzie nie byli solidarni, zintegrowani i odczuwali to, że stracili nadzieję na lepszy byt. Także tutaj cieszę się, że jesteśmy dzisiaj tutaj razem, że możemy o tym mówić, że wiecie Państwo, dlaczego to jest i też miał, bo jestem w kontakcie z nowym ambasadorem Brazylii, ale w związku z tym, że od paru miesięcy czekał na to bliższe spełnienie, więc nie może występować ani w formie pisemnej, ani osobiście, dopóki nie będzie pełnił funkcji ambasadora. Dziękuję bardzo i tutaj